Cześć kochani, słuchajcie, dawno mnie nie było, prawda? Aż sam się sobie dziwię, że nie dałem rady przez tyle czasu zrobić dla was odcinka. Słuchajcie, jestem na placu de la Comédie w Montpellier. Co ja tu w ogóle robię? Jak się tu znalazłem, to będzie w dzisiejszym odcinku. Z ogromną radością zapraszam was do nowego odcinka, bo strasznie za wami tęskniłem. Chodźcie! O rany, ale się za wami stęskniłem. Słuchajcie, zaczynamy nowy odcinek. Jestem w Montpellier we Francji. Co tu robię i o co chodzi, dlaczego mnie tyle nie było, to za chwilę w odcinku. A teraz czekamy na Ubera, bo właśnie zamówiłem kierowcę. Uber Green przyjedzie, czy jakiś samochód. No i pojedziemy na Stare Miasto. Tam są piękne widoki, a skąd to wiem, bo już tam byłem. Jestem tu od kilku dni. I robię takie materiały jak kiedyś w Malmo. Nie wiem, czy pamiętacie, jak nie, to rzucę wam linka w opisie, bo tam robiłem timelapse na mieście, zdjęcia na mieście, a teraz robiłem dokładnie to samo. Dzisiejszy wieczór to jest pierwszy taki wolniejszy wieczór, to jest godzina 20. Chcę was zabrać na nocny spacer po Montpellier. See you guys. Bye bye. Fajne miejsce, nie? Rozumiecie potencjał? To jest akurat dobra godzina na to, żeby zrobić to zdjęcie. Zróbmy, zaraz wam więcej opowiem. Chodźcie. Kurczę, kochani, wiecie co? Miałem tremę, jak zaczynałem ten odcinek. Musicie mi uwierzyć, że przez ten ostatni czas, kiedy mnie nie było z wami, wiele razy zabierałem się za tworzenie odcinka i okoliczności nie sprzyjały, energii brakowało, zdrowia troszeczkę zabrakło i jeszcze parę innych zmian wpłynęło na to wszystko, że po prostu nie udało się tego zrobić. Jestem nagle w Montpellier. Za parę dni będą finały takiej gry League of Legends, czyli naszego europejskiego leka. Ja znowu mam przyjemność pracować tu z fantastycznymi ludźmi. I od kilku dni biegamy po tym mieście i tworzymy taki content potrzebny organizatorom, żeby wypromować to, że jest ten event w tym mieście. Dzisiaj udało mi się, tak jak mówiłem wcześniej, wyskoczyć dla was na odcinek i znaleźć przede wszystkim tą jakby wewnętrzną odwagę, bo wyobraźcie sobie, że to jest pierwszy raz od 3 lat, że była taka długa przerwa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że ja się nie spodziewałem, że jak będę miał jeszcze raz wystąpić, w sensie po takiej przerwie przed kamerą dla was, to będę miał tremę i w tym momencie ją mam. Ale żeby się tej tremy pozbyć, to zabieram was do fragmentu Starego Miasta. Patrzę, czy mi tam coś nie zaatakuje aparatu, na szczęście chyba nie. Zabieram was do fragmentu Starego Miasta w Montpellier i to za wami, to jest końcówka akweduktu. Za tym są klasyczne mury akweduktu, no przepięknie to wygląda. Tutaj jest park, tam mam jeszcze kilka kadrów, mam coś w głowie na ten wieczorny dzisiaj spacer. Zaproszę was w tym momencie do pierwszego zdjęcia i zaraz wam wytłumaczę, co się u mnie ostatnio działo. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi. A teraz zapraszam was do pierwszego kadru tego odcinka. Zapraszam serdecznie. niesamowity jest ten park, wam powiem, bo jak ktoś lubi palić takie różne rzeczy, to tutaj aż zapach przyciąga. A ja wam powiem szczerze, że brakowało mi wszystkiego tego, co jest związane z tworzeniem tych filmów. Przygotowań, wkładania, wyciągania aparatu, wyliczania sobie ekspozycji, przygotowywania takich kadrów po prostu, które nie służą jakimś niesamowitym celom, tylko są takim po prostu moim pokazywaniem świata, tego jak ja widzę świat, takiego spokoju. Zauważyliście, że ten kadr przed chwilą był taki bardzo wyważony, mimo że tutaj jest normalnie impreza, dzieciaki po prostu szaleją i młodzież, a ten kadr po prostu zero ludzi, spokój. Ja uwielbiam taką fotografię i tego mi brakowało, tej formy medytacji i spokojnego fotografowania i pokazywania swojego piękna świata. Słuchajcie, ostatnio widziałem tam kadr, chodźmy tam. Tam wam może coś więcej opowiem, może się uda, bo... Ale fajna noc, kurczę. Jest w ogóle 7 września. Ja jestem w krótkich rękawkach, krótkich spodenkach, w ogóle czat, nie? Naprawdę czat, chodźcie. Tu takie miejsce, które wypatrzyłem już poprzednio, bo myśmy tutaj latali w ogóle z trofeum całego tego turnieju i próbowaliśmy go zostawić z jakimiś budynkami. Mnie się bardzo podobał ten kadr. Nasz menadżer, który jest odpowiedzialny za wygląd całej tej sesji, tak na to popatrzył, powiedział... Ja mówię, okej, to ja sobie przyjdę po ten kadr, bo chciałbym, jak zobaczycie tutaj z tyłu, zestawić, popatrzcie, to światło tego parku, plus sama latarnia, plus wieża tej katedry. To jest katedra Świętej Anny, zaryzykuję. I ona bardzo ładnie wygląda o tej porze, świetnie się odcina. Jeszcze jest końcówka iluminacji tego przejścia dnia w dzień, znaczy po zachodzie przejścia w noc. I chodzi o to, że już mamy to tam mocno zalane, także detali w niebie nie będzie, ale jest bardzo ciekawe oświetlenie tego parku, jak widzicie tu po tej stronie, nie? Także spróbujemy się na tym skupić. Chodźcie. Mam w głowie taką linię zbiegów i pewne geometrię chciałbym zostawić. Ciekawe, czy mi się to uda, ale do tego to muszę znaleźć właśnie takie miejsce, gdzie będzie miejsce, gdzie będzie miejsce. Chodzi o to, żeby to jakoś poukładać w kadrze, żeby to było estetyczne, nie? Kurczę, ustawiłem kadr, wyobraźcie sobie, przyjechał taki pan i mówi, że park jest zamykany i trzeba się zbierać, także pozwolił mi zostać jeszcze 2 minuty, więc w tym momencie robi się jedyne naświetlenie tego zdjęcia, jakie mogę wam przedstawić, także jeśli się uda, to je wam zaraz przedstawię, ale długo siedziałem nad zestawieniem tego kadru i tego mi właśnie, kurczę, brakowało, powiem wam. Myślałem, że nie mam energii, że nie daję rady i coś tam. No i nie było. Dopóki nie zacząłem tego robić. Naprawdę i wracam. Zobaczcie, znowu się cieszę, znowu naprawdę mam... Nie wiem, ta energia jest, tylko po nią trzeba jakoś sięgnąć, nie? I dlatego nie wiedziałem, że to robię podświadomie. Na zasadzie robiąc te odcinki sięgałem po prostu po swoją pozytywną energię. Cieszę się, że znowu to robię dla was. Naprawdę cieszę się. Słuchajcie, zaraz bądźcie jeszcze ze mną. Zaraz wam opowiem, co dalej. W sensie... Bardzo dużo zmian jest w moim życiu i jest szansa, że w niektórych z nich możecie uczestniczyć, jak chcecie. Ale teraz, jak to wyszło, to zapraszam was do drugiego zdjęcia tego odcinka. Zapraszam serdecznie. Ten park jest niesamowity, wam powiem. Pan mi pozwolił skończyć to naświetlenie. Nie wiem, jak się wam podobało, mam nadzieję, że jakoś wyszło, ale tyle się udało zrobić. Słuchajcie, idziemy dalej. Idziemy... Tu jest taki coś ala łuk triumfalny, taki... No, fajna rzecz generalnie. Wydaje mi się, że będzie opcja tam zrobić jakieś kolejne zdjęcie. Tylko muszę jeszcze skoczyć, coś zjeść i ubikację jakoś załatwić. Ale w każdym razie, słuchajcie, powiem wam w tym momencie, co się u mnie zmieniło, bo zmieniło się dużo fajnych rzeczy. Jedną z takich najważniejszych rzeczy to jest to, że znalazłem pracę. No, pracuję, ale jestem aż dumny z tego. Pracuję w polskiej firmie, która zajmuje się ekologicznymi produktami, które można zastosować w domach. I teraz w związku z tym mam dla was ciekawą rzecz, mam nadzieję. Jeśli ja jako osoba z wami rezonuję, jeśli podoba się wam mój kanał, jeśli moja osoba pozytywną energią was zaraża, słuchajcie, w opisie tego filmu będzie link. Tam będzie link do maila Obiektywne Piękno Świata. Jeśli chcecie, możecie mnie zaprosić do siebie do domu na niezobowiązujące spotkanie. Pokażę wam, z czym pracuję. Może przyda się to w waszym domu. A będzie okazja pogadać, porozmawiać trochę o fotografii. Polska południowa dużo szybciej, ale myślę, że każdy zakątek Polski, a może i kraje obrzeżne, jeśli byście chcieli, to też podjadę. Na pewno Śląsk i okolice będą najszybciej, bo ja mieszkam w okolicach Bielska Białej. Także słuchajcie, wracam pełen entuzjazmu, mam fajną pracę, mam was, jak chcecie, mogę was odwiedzić, zrobicie dobrą kawę, a ja zostawię was z fajnym prezentem. I teraz, dla każdego patrona, który mnie wspierał aż do w tej chwili, to będzie specjalny prezent, naprawdę, bo muszę się wam jakoś odwdzięczyć i podziękować za ten czas, kiedyście mnie wspierali. I wiecie, dodawaliście mi tej energii i tego, że i dalej tu jestem. To dzięki wam wszystkim widzom i patronom. Dziękuję wam serdecznie. Także słuchajcie, mail w opisie. Jak ktoś chce, przyjadę na kawę, a przy okazji pokażę, z czym teraz pracuję. Dajcie znać, napiszcie, zostawcie też tam numer telefonu do siebie, żeby mógł się z wami skontaktować. Słuchajcie, idziemy dalej, bo czeka na nas to. Widzicie? Ten łuk chciałbym jakoś sfotografować. Chodźcie. Słuchajcie, jak tu pierwszy raz przyszedłem, to tak przechodzę i mówię, o, tam bym chciał robić zdjęcie, tam bym chciał robić zdjęcie. A byłem tu wtedy z Bartkiem, czyli z osobą, która odpowiada za te nasze materiały i tak patrzy na mnie i tak. On jest Polakiem, ale mieszka, już się utożsamia z Berlińczykami, czyli jest taki już wyważony i tak patrzy na mnie i mówi, tam nie. Więc dzisiaj jestem bez zarządcy. I wbiłem się na środek i zaraz wam pokażę dlaczego, bo od razu wiedziałem, że chciałbym w nocy zrobić taki właśnie kadr, gdzie jest widok na ten piękny łuk i w środku, znaczy i kadr na dole jest dopełniony przejeżdżającymi samochodami. Kurczę, ale się cieszę, że to się udało zrobić. Żadna policja mnie jeszcze nie złapała, wszystko jest dobrze. Dajcie tylko znać w komentarzu, czy to było głupie, czy bardzo głupie. Zapraszam was do trzeciego kadru tego odcinka. Tego miejsca właśnie szukałem, tego widoku na katedrę. Zróbmy tu jakiś kadr, chodźcie. Kurczę, mam fajny kadr, powiem wam. A przesympatyczni ludzie są w ogóle w tym mieście. Zatrzymują się, pytają się, o co chodzi, co ja robię. Ja mówię, że prowadzę kanał na YouTube po polsku. Daj nam jakiś namiar, ja pokazuję im obiektywne piękno świata i Francuzi tak, ale obiecują, że będą oglądać, tak, zobaczymy. To za nami. Przepiękny, wertykalny kadr. Wertykalny? Wertykalny, dobra, powiedziałem. Chodzi o to, żeby zestawić bardzo ładnie ten kościół, ten fragment tego kościoła, który widzimy w tym momencie w kadrze, zestawić go z pięknem całej tej uliczki. To jest po prostu fenomenalne. Tutaj taki niebieski kolor się pojawia. Może to będzie ładnie wyglądało, może nie, ale te detale, wszędzie te detale, po prostu coś niesamowitego. Słuchajcie, dziwnie się czuję tutaj mówiąc do was. Cały czas też ludzie przychodzą, ale generalnie wszyscy są uśmiechnięci i super, naprawdę klimat wieczorny, jest 23:10, mnóstwo ludzi chodzi. I jak widać mają się bardzo dobrze. Słuchajcie, żeby ich tu nie prowokować, zapraszam was, to chyba ostatniego zdjęcia tego odcinka. Zapraszam serdecznie. Słuchajcie, na tym placu się z wami przywitałem i na tym placu się też z wami pożegnam. Jesteśmy na tym, zobaczcie jakie to jest piękne z tyłu. Nie będę już tu robił więcej zdjęć, bo jak 2 dni temu tu byłem i robiłem materiał, to miałem wrażenie, że była tutaj ustawka, żeby nas obrobić z znajomym. Więc trzeba tutaj zdecydowanie uważać, a tu jest bardzo dużo osób, które w tym momencie na mnie patrzy. Trochę się niekomfortowo czuję, to jest jedna rzecz. Dwa, że trochę się boję o swoje bezpieczeństwo, bo to jest jednak mieścina taka bardzo turystyczna. Nie wiecie, co się tu może wydarzyć. Także słuchajcie, bardzo wam dziękuję za oglądanie do końca. Cieszę się, że znalazłem w sobie energię i siłę, żeby zrobić dla was ten odcinek i nawet nie wiecie, ile radości mi to sprawiło. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że mam taki w sobie specjalny zbiorniczek, z którego sobie mogę po prostu zaczerpnąć i wyjść niezależnie od siły, tak naprawdę wyjść i zrobić dla was odcinek. Muszę o tym pamiętać. Słuchajcie, tak jak mówiłem wcześniej, rozpocząłem pracę w naprawdę ekstra firmie, polskiej firmie ekologicznej. Coś pięknego. Tak jak mówiłem wcześniej, jeśli chcecie, rezonuje z wami moja osoba, podoba się wam content i chcielibyście się ze mną spotkać, to na dole będzie mail. Napiszcie do mnie maila, zostawcie numer telefonu, napiszcie, z której części Polski jesteście. Ja do was zadzwonię, spróbujemy się umówić na spotkanie. Przywiozę wam jakiś prezent, a wy zrobicie fajną kawę. Możemy się na takie coś umówić? Dajcie znać. Ja tymczasem kończę. O, jadą tramwaje. Ja to ostatnio te tramwaje fotografowałem. To jest niesamowite, jak ludzie sobie po prostu spacerują i w ogóle nie zwracają uwagi na to, że one jeżdżą. To jest naprawdę czad, nie? O, jedzie. Patrzcie. Czadnie. I wy sobie tu idziecie, tu w ogóle ludzie stoją normalnie bez kitu. Hello everybody. Hello, 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 enjoy the night guys. No, nie no fajnie, fajnie, naprawdę, jest fajne miasto, taki ma niesamowity vibe. Dajcie znać, czy ktoś w ogóle tu był kiedyś. Wow. Ja po raz pierwszy. Może mi będzie dane jeszcze kiedyś odwiedzić, ale wiecie, jest tyle miast fantastycznych na świecie, że czemu to powielać? Jak będzie okazja, to tak, jak nie, to pojedziemy do czegoś innego. I teraz w związku z tym, że pracuję, działam po prostu, to no nie będę w stanie co tydzień produkować dla was odcinka, ale będę się bardzo starał. Patroni moi kochani, bardzo serdecznie dziękuję was za wspieranie. Jeśli dalej chcecie mnie wspierać, jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Zaraz spróbuję nagrać dla was jeszcze pogadankę i wam wszystkich wysłać, a jednocześnie jeszcze wyślę dla was wszystkich takie no, wyjaśnienia, dlaczego mi nie było, i postaram się każdemu, który był patronem przez ten czas, wysłać to, co powinienem wysłać, bo po prostu dawno tego nie zrobiłem. Przepraszam, no ale naprawdę miałem urwanie głowy, totalne zmęczenie, przemęczenie chyba głowy i przemęczenie emocji związane właśnie z tym, z tą pracą. Ale teraz, nie wiem, chyba widzicie, że zaczyna się to układać tak powolutku, stabilizować. Ja tak miałem z filmami na początku, że kosztowało mnie to bardzo, bardzo dużo wysiłku, a z biegiem czasu, jak nabrałem trochę biegłości, to było coraz lepiej. Ja idę w kierunku swojego hotelu, żeby trochę zaoszczędzić na Uberze. Słuchajcie, jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie do końca. Życzę wam zdrowia i dobrego światła. Hej!